Hejka kochani, dzisiaj nagrywamy kalendarz adwentowy Nivea. Oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i o łapce w górze i lecimy. Więc próbowałam tutaj sobie znaleźć te numerki, ale już nie pamiętam, gdzie one są. Więc szukamy jedyneczki. Mamy jedyneczkę. Jedyneczkę mamy tutaj. O, mamy podwójne okienka. I w jedyneczce mamy... w jedyneczce okienko odpadło. W jedyneczce mamy krem Nivea Care. 50 ml. Jest to taki leciutki krem i tutaj dostaliśmy jakąś ulotkę. Nie wiem, o co chodzi z tą ulotką. Lecimy do dwójki. Wiem, że spojrzałam, że do 12 jest tutaj po jednej stronie, reszta jest po drugiej stronie. Cenę kalendarzu zobaczycie tutaj w rogu, bo ja nie pamiętam. I próbujemy otworzyć dwójkę. O, już podwójne okienko otworzyliśmy. Mało się tam nie wpadłam do środka. I mamy tutaj szampon Volume and Craft. Szukamy trójeczki. Trójeczkę mamy z tej strony. I znowu próbujemy się wbić przez drzwi. Przez okno w tym przypadku. I w trójeczce mamy Makeup Remove, czyli płyn micelarny do zmywania makijażu. Fajnie, bo już prawie mi się wszystko skończyło. Lecimy do czwóreczki. Czwóreczka była chyba gdzieś tu na środku, tak, bo ciężko było ją zobaczyć. Tu jest dziewiątka, to tutaj gdzieś będzie wejście do czwórki. O, bardzo duże okienko. I mamy tutaj niestety badziewko, czyli mamy taką badziewiastą, aż mi uciekła, gwiazdkę do ciasta, do pierniczków. No niby jest to związane z kalendarzem, ale no w takim dużym okienku taka gwiazdka słabo. Szukamy piąteczki, piąteczkę mamy tutaj gdzieś. Bardzo ciężko się otwiera ten kalendarz. Lepiej mi się wpycha do środka niż wyciąga to. W piąteczce mamy taki zapakunek, taką kopertkę. Otwórzmy ją. I mamy tutaj bransoletkę z gwiazdką na sznureczku. No nie wiem, liczyłam chyba bardziej na kosmetyki niż na takie rzeczy. Lecimy dalej do szóstki. Zapraszam Was oczywiście na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Twitter i oczywiście na moje Vinted. Nie mogę w ogóle się tu przebić. Duże okienko, ciężkie okienko. I mamy tutaj BB Makeup Pigment. BB Cream. Nie było tego. Ciekawe jaki ma kolor. Zaraz sprawdzimy. No dosyć ciemny. Dosyć ciemny, moi drodzy. O, zobaczcie. Dosyć żółty. Ja nie używam BB creamu, więc na pewno ze mną nie zostanie. Lecimy do siódemki. Będziemy walczyć z kolejnym okienkiem. Nie jest to wcale takie łatwe, jakby się wydawało. A w siódemce mamy mydełko truskawkowe, mleczno-truskawkowe. Fajnie, lubię takie mydełka. Ósemka. Ósemkę mamy po tej stronie. Już próbuję jakoś podważać, mieć jakiś sposób na te okienka. A w ósemce mamy woreczek taki. Woreczek do prania. Przypuszczamy do płatków wielorazowego użytku, żeby można było wrzucić sobie do pralki w takim woreczku. To była ósemka, dziewiątka. Jest tuż obok. Ja sobie ją tak podważę, żeby łap sobie nie połamać. W dziewiątce mamy maseczkę Good Morning Fresh Skin. Taką podwójną w kremie. Lecimy do dziesiątki. Też sobie ją... Może... A nie, nie dam rady sobie jej podważyć, bo dziesiątka ma chyba od tej strony wejście. W dziesiątce mamy krem do rąk. Jedenastka i dwunastka nam zostały po tej stronie kalendarza. Jedenastkę otwieramy i mamy
kuleczkę. Antyperspirant w kulce. Pure Sensitive. I dwunastka nam została po tej stronie. Dwunastka też już jest naderwana. Co mamy w dwunastce? W dwunastce mamy Labella, czyli balsam do ust. Tutaj mamy peeling scrub do ust. Kokos i figa. Fajnie. Nowy smak, zapach. Mile widziane. Obracamy kalendarz na drugą stronę. I jedziemy z kolejnymi numerkami. Może tutaj będzie łatwiej, a może i nie. Przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę, żeby nie ominął Was żaden kolejny film. Lecimy. Szukamy trzynastki. Jest ona tutaj. Zobaczcie, jak to ciężko się podważa. Trzynastka. I znowu jakieś maleństwo nam wyskoczyło. Coś takiego. Już otwieram. Penseta. Pilniczek. W zeszłym roku był taki sam. Mam go jeszcze gdzieś nawet. Czternastka. Czternastkę mamy tutaj. Moje paznokcie w tych kalendarzach będą potrzebowały chyba lekarza. I w czternastce mamy kremik. 24-godzinny żel krem. Spoko, nie widziałam go u nas. Piętnastka. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Oczywiście Nivea. Są ludzie, którzy lubią, stosują od lat. Ja akurat lubię. Lubię, choć nie stosuję już. Piętnastka. A w piętnastce mamy Expert Hand Cream. Kolejny krem do rąk. Tym razem w większej pojemności. Spoko. Szesnastka. Szesnastkę mamy tutaj. Duże okienko. Mała zawartość. Patrzcie, jakie okno. Co tu leży? Jakaś saszetka. Z lusterkiem pewnie, bo ciężkie czuję. I mamy lusterko z Nivea. No, Nivea w zeszłym roku była lepsza. Nie było tyle badziewów. Siedemnastka. I w siedemnastce mamy standardowy krem Nivea w małej pojemności. 30 ml. Osiemnastka. Mamy tutaj. Dosyć duże okienko. Czy to będzie odżywka? Nie, jest to mleczko do ciała. Myślałam, że będzie odżywka, jak był szampon. Dziewiętnastka. Jest tutaj. I w dziewiętnastce mamy kolejną maseczkę. Q10 Power. Podwójna taka maseczka w kremie. Dwudziestka. Zbliżamy się do końca, moi drodzy. I w dwudziestce znowu jakieś zawiniątko. Drugie lusterko do kompletu. Pilniczka jeszcze nie było. Znowu mamy takie opakowanko. A w nim mamy spinkę okrągłą. No nie wiem, jak to się wiąże z nim, ale okej. 21 po drugiej stronie. Nie da rady inaczej. I mamy tutaj krem soft. 22 mamy tutaj bliżej. Nie znaczy, że łatwiej. I mamy wodę micelarną 5 w 1. Micellar Air. 23. Już normalnie wyrywam te. 23 mamy kolejną Labella Velvet Rose pomadka. I ostatnie okienko, 24. Doszliśmy do końca. Przybliżę tutaj. 24 jest w tym miejscu. Już nawet sobie pomogę. Otworzę. Co mamy w 24? W 24 mamy krem na noc. A więc przejdźmy do podsumowania.
mamy całe pudełko kosmetyków, pomadek, mydełka i tak dalej, ale było dużo badziewi, jak lusterko, mogli dać odżywkę zamiast lusterka, mogli dać zamiast pilniczka, nie wiem, jakiś mały kremik, mini próbkę czy coś, no ale dali tak. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, nie zapomnijcie o łapce w górę i o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!